Nazywam się Piotr Barczak i pracuję w Brukseli na co dzień w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska. Nie znam się w ogóle na rynkach pracy i nie znam się na pracy i na rekrutacji. Jestem aktywistą środowiskowym, a szczególnie zajmuję się takim tematem jak circular economy. Inspirujące 3 tygodnie wykładów i spotkań z profesorami, z aktywistami, z praktykami pracującymi w dziedzinie circular economy, czyli gospodarka obiegu zamkniętym. Na czym ona polega? Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym temacie. On jest coraz bardziej popularny i my tutaj dzisiaj się spotykamy na pierwszej konferencji dotyczącej rynków pracy w środowisku. Nie jest nas aż tak dużo w tym roku, ale co wam Państwu powiem? 2 lata temu przyjechałem też do Poznania na Poleco i rozmawialiśmy o circular economy, o zero waste. Wtedy ludzie na mnie patrzyli w ogóle, co ten człowiek tu przyjechał, co on robi. Było nas może 10-15 osób na sali też. I w tym roku już, kolejny rok i kolejny, i tak coraz więcej osób się pojawia. Ten temat we wtorek zeszły zebrał około 200 osób na sali. Także jeśli Państwo rozumieją i poczują tego baksyla, to wierzę, że za rok będzie nas naprawdę tutaj coraz więcej i jestem tego nawet pewny. Zapraszam Państwa na naszą stronę EEB, tam dowiecie się więcej, może nie teraz, proszę nie googlować teraz w komórkach. Po konferencji zapraszam na stronę i tam mogą się Państwo ze mną skontaktować i dowiedzieć więcej o circular economy. Mamy tam materiał również po polsku. Ja jestem odpowiedzialny za całą politykę odpadową, jaką robimy tam jako NGOs. Nasz NGOs jest największym NGOsem, który monitoruje, konsultuje i patrzy na ręce Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi. A ja jestem odpowiedzialny, tak jak powiedziałem, za odpady i za gospodarkę obiegu zamkniętym. Dlaczego ten temat w ogóle się zaczął? Tutaj pan wcześniej przede mną również już mówił o temacie gospodarki obiegu zamkniętym, zero waste. Rzeczywiście jest potrzebne inne podejście do gospodarki odpadami. Inaczej, jeśli nie, to będzie to wyglądało tak jak na tym obrazku Homo sapiens. Jego ostatnie stadium jest właśnie takie jak ten pan wyrzucający kosz śmieci. I dlatego też niestety wiele śmieci ląduje w środowisku. Nasze morza, rzeki są zanieczyszczone i jeśli tak będziemy kontynuować, to do 2050 roku będziemy mieli w morzach więcej śmieci, plastiku niż ryb. Takie są obliczenia Fundacji Ellen MacArthur Foundation, która jest liderem w gospodarce obiegu zamkniętym. Dlatego Komisja Europejska podjęła bardzo ważne i takie solidne kroki legislacyjne, które jakby chcą zamienić ten kosz i sprawić, żeby on nie lądował, nie mówiąc już nawet w rzekach czy morzach, nie lądował nawet na składowiskach, ani nie lądował również w spalarniach. Te materiały muszą być ponownie użyte, naprawione, jeśli się uda, albo po prostu ten materiał, z których są wykonane, powinien być ponownie wykorzystany, najlepiej w aplikacjach jeszcze bardziej skomplikowanych, jeszcze bardziej takich, powiedziałbym, no high-tech. Ale mówimy się o pracy, tak? Komisja Europejska, proponując te zmiany w legislacji odpadowej, ale również w całej liście innych legislacji dotyczących nowych modeli konsumpcyjnych i produkcyjnych, przygotowała takie studium oddziaływania i mówi o nich w tym studium o wielu różnych korzyściach czy też zagrożeniach. Ale jedną z linii, jaką wymienia, jest 170 tysięcy nowych miejsc pracy. Tak naprawdę jest to bardzo konserwatywne podejście nadal. Nie bierze ona pod uwagę całych możliwości, jakie dadzą przejścia do wyższych poziomów recyklingu. Jednak co można zauważyć, i to też było przedstawione wiele razy, kraje typu Polska, kraje, które muszą skoczyć z 10% czy 20% recyklingu do 60, 65, 70%, one będą miały największe korzyści w tym zakresie. One będą zbierać największe owoce. Dlaczego tak jest? Otóż recykling w porównaniu ze składowiskami albo ze spalarniami generuje nam o wiele większą ilość miejsc pracy. Nie mówiąc już o reuse, czyli o naprawianiu. Ale chciałbym Państwu tutaj, można inaczej przeczytać jeszcze ten slajd. Otóż jeżeli widzimy, jakie szanse 10 ton odpadów może, ile miejsc pracy 10 ton odpadów może być, może się przyłożyć do kreowania miejsc pracy, jeżeli tak to będzie na to patrzeć, to zobaczymy, jak bardzo
spalarnie i składowiska śmieci są tymi zabieraczami miejsc pracy. W spalarniach palimy nie tylko śmieci, ale palimy także miejsca pracy. Nasze obliczenia też wskazują, że jeżeli osiągniemy 70% recykling oraz intensywne modele naprawy, to 1 na 6 europejskich niezatrudnionych młodych osób będzie miało jakby pracę na talerzu. Oczywiście recykling nie jest pierwszy, najpierw jest naprawa. I tutaj też przygotowaliśmy manifest naprawiaczy, w którym staramy się jakby podnieść tą świadomość ludzi, którzy u nas w Polsce jeszcze o tym pamiętamy, co to jest naprawa. Ja mieszkam na zachodzie i niestety naprawianie jest coraz mniej skuteczne. Ludzie, i to też w Polsce się już zauważa, o wiele łatwiej jest wyrzucić materiały, wyrzucić ubrania, wyrzucić produkty, a nie je naprawić, oddać, podzielić się z kimś innym. Takie działania, czyli wyrzucanie tych produktów, które mogłyby się jeszcze jakoś przydać i komuś innemu albo po prostu je naprawić, one też nam zabierają miejsca pracy. Nie mówiąc już o problemach środowiskowych i ekonomicznych, jakie to wszystko przynosi. Miejsca pracy, właśnie, tutaj warto by się zastanowić, czy ponowne naprawianie, czy recykling nie zabierze nam miejsc pracy w produkcji. Otóż, gdzie produkujemy dzisiaj najwięcej produktów? W Azji. Tak? Więc możliwe, czy Państwo wierzycie, macie może nadzieję, że te miejsca pracy w produkcji produktów powrócą? Ja wątpię. Ja myślę raczej, że trzeba, Polska, Europa powinna inwestować w tą post-consumption industry, czyli w przemysł pokonsumpcyjny, wykorzystujący jeszcze raz te same materiały, które już mamy. Nie dość, że produkty są tam produkowane, to materiały do produkcji również stamtąd pochodzą, surowce mineralne. Europa importuje 6 razy więcej surowców niż sama eksportuje. Także jesteśmy zależni od importu surowców. Większy recykling, naprawy, prewencja powstawania odpadów pomoże nam w uniezależnieniu się od tych bardzo dzisiaj już szybko rosnących cen surowców pierwotnych. Także musimy skupić się na surowcach wtórnych. Przygotowano wiele raportów na temat nowych miejsc pracy w circular economy, ja powiem o 2. Jeden z nich to jest właśnie tutaj, który mogą Państwo znaleźć na stronie, zaraz o niej powiem, przygotowany przez The Green Alliance z Anglii. I oni tutaj pokazują, w jakich sektorach najwięcej miejsc pracy będzie tworzonych. I jak to się ma do jakości tych, powiedziałbym, prac, bo nam się wydaje, że praca w śmieciach to jest tylko praca śmieciarza. To jest nieprawda. Praca w circular economy to również praca śmieciarza, ale również praca naprawiaczy, praca designerów, praca biurowa. I tutaj jest podział na kilka z tych sektorów. I jednym z nich jest również biorefining, czyli można powiedzieć biogospodarka. Inny raport, Ellen MacArthur, współpracujący z McKinsey, czyli bardzo duży, ważny konsultant ekonomiczny, który nie mówi nic o ochronie środowiska. I to jest też ciekawe, to że my mówimy dzisiaj o ochronie środowiska, ale circular economy jest to koncept, który łączy w sobie i jakby reconcile, nie? Godzi ze sobą i ekonomię, i środowisko. Także konsultanci ekonomiczni również dochodzą do tych samych wniosków. Również jednym z tych wniosków jest to, że sektor surowców, czyli pierwotnego wydobycia surowców, kopalni, rzeczywiście w tym sektorze stracimy. Stracimy miejsca pracy, ale czy dobrze, czy to źle? Ja mam na ten temat jedno zdanie, Państwo wiedzą pewnie, domyślają się. Stracimy w tym sektorze pracę, ale zyskamy o wiele więcej pracy w innych sektorach i tutaj też jest na tym slajdzie wszystko pokazane. Efekty ekoinnowacji, które kreują nowe miejsca pracy i to bardzo takie kwalifikowane miejsca pracy. Produkcja również pierwotna, czyli ta produkcja pierwszego produktu może spaść, ale ona jest w Chinach, więc nas to nie obchodzi za bardzo. A tutaj na jednym przykładzie, ten graf po lewej stronie na dole pokazuje, jak jedna spółka gospodarki odpadami, Contarina,
to jest na północy Włoch, obejmująca około 500 000 mieszkańców, wprowadzając systemy zero waste, czyli zero odpadów, czyli maksymalizując selektywną zbiórkę odpadów, czyli tą segregację, te ciężarówki, tych panów, którzy to odbierają coraz częściej. I mimo wszystko, że tej selektywnej zbiórki jest coraz więcej, która też kosztuje, mimo cena i jakby utrzymanie gospodarki odpadami w tym regionie zmalała. Dlaczego? Dlatego, że dzięki selektywnej zbiórce i bardziej efektywnemu i tańszemu recyklingowi, dlatego że ten materiał jest czystszy, jeżeli jest selektywnie zebrany, recyklerzy potrafili osiągnąć lepsze ceny na rynku tych materiałów wtórnych. Jeżeli i te ceny były odzwierciedlone w gminie. Gmina mogła powiedzieć w przyszłym roku do mieszkańców, dzięki waszej dobrej segregacji, która osiągnęła w ostatnim roku 85%, możemy państwu zmniejszyć ceny za zagospodarowanie odpadami. Ale chciałem powiedzieć o tym tak naprawdę, o tym slajdzie po lewej stronie, na dole. Tutaj jest pokazane, ile nowych miejsc pracy zielonych stworzono. Wzrost do prawie 200% nowych miejsc pracy w tym zakładzie. Z czym to jest spowodowane? Tutaj w zależności od wielkości gminy, w zależności od większości regionu, można podobny schemat również, można się spodziewać podobnego rezultatu w innych regionach Europy. Bardzo ważnym i ciekawym sektorem, na który państwu też polecam spojrzeć. Ja powiedziałem, nie jestem specjalistą w rekrutacji, nie wiem nic na ten temat, natomiast mogę powiedzieć to, co się dzieje w Europie. I państwo, kojarząc fakty, to co pan powiedział, pan z Suezu, kojarząc fakty, kojarząc to, co Komisja Europejska przygotowuje, mogą państwo przewidzieć na kilka lat naprzód, jakie sektory będą szukały nowych pracowników wykwalifikowanych. I tutaj jest bioodpady. Bioodpady dzisiaj nie są segregowane w Polsce, może z wyjątkiem kilku małych gmin. I niestety jest to stracony potencjał. Nie mówiąc tylko o kompoście, znają państwo wszyscy kompost, to jest jeden ze sposobów zagospodarowania, ale drugim sposobem, który jest tak naprawdę kompatybilny z kompostowaniem, jest zbiogazowanie, czyli w procesach fermentacji anaerobowej, anaerobic digestion, jest możliwa produkcja gazu. I te biogazownie, łącznie z całą infrastrukturą, zapewnieniem nowych samochodów czy autobusów, które mogą na tym gazie jeździć, wiąże się z dużą ilością nowych miejsc pracy, które będą się po prostu opłacały i będą w tej gospodarce znajdowały swoje miejsca. Kilka dni temu został opublikowany raport na temat korzyści społecznych z gospodarki obiegu zamkniętym. Ten raport, który teraz państwo widzą, jest sprzed roku. Został przygotowany dla Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. W tym roku, trzy dni temu, został opublikowany ten raport, ale dla Czech i Polski. Także zapraszam państwa na stronę Klubu Rzymskiego, The Club of Rome. Można na nim ściągnąć ten raport w całości dotyczący Polski i mówiący o korzyściach nowych miejscach pracy, korzyściach dla klimatu płynących z gospodarki obiegu zamkniętym. Ale teraz chciałem powiedzieć o tym raporcie. To jest raport przygotowany gdzieś z rok temu, który skupił się na trzech krajach, wiodących krajach produkcyjnych w Europie. Włochy, Polska i Niemcy. Ten raport jest możliwy do ściągnięcia na tej stronie. Proszę zanotować sobie ocomost.org.pl. Ja rozumiem, że można się ze mną skontaktować, ja tą prezentację oczywiście prześlę dalej. The Green Alliance z UK doszli do wniosku dla Polski, że możliwa jest w różnych scenariuszach, ale w scenariuszu najbardziej ambitnym, czyli transformacji do gospodarki obiegu zamkniętym do 2030 roku, możliwe będzie obniżenie stopy bezrobocia o 1,29% tylko z tych zawodów, dzięki tym zawodom, które dotyczą gospodarki obiegu zamkniętym. Nie mówię tutaj też o innych zawodach, które na pewno też będą na przykład OZE. Najbardziej skorzysta z tego obniżenia bezrobocia i kosztów bezrobocia region wschodni. The Green Alliance również stwierdził, że w Polsce największym potencjałem w circular economy w nowych miejscach pracy będzie się cieszyła regeneracja, czyli ponowne użycie produktów przez ich naprawę
taką regeneracyjną. To nie jest koniecznie naprawa, nie wiem, szycie nowego, załatanie dziury w swetrze. Chodzi tutaj bardziej o maszyny i o wymianę komponentów. Czasami wystarczy wymienić niektóre tylko komponenty. Polska jest też zdefiniowana, że przez McKinsey, czyli przez ekonomistów znowu, że mamy u nas bardzo aktywne i takie dynamiczne sektory przemysłu samochodowego, tekstylnego, meblarskiego, chemicznego i zaawansowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. To właśnie w tych sektorach regeneracja ma największy sens. Ponadto w tych sektorach, jeżeli już te sektory tak naprawdę już dzisiaj są gotowe do wdrożenia circular economy wewnętrznie, dlatego że samochody mogą mieć łatwy feedback. Samochody mogą trafić z powrotem do producenta. Producent może sam się zatroszczyć nad naprawą, wymianą danego komponentu i wykorzystaniem elementów, które mogą być wykorzystane. Tak samo jest z elektroniką, z chemią, która na prostych zasadach chemicznych również niektóre komponenty mogą być wykorzystane. Meble, tak samo. Także jeżeli te sektory już są gotowe do gospodarki obiegu zamkniętym, tak naprawdę nie musimy czekać na wielkie zmiany europejskie. Już Polska może się przygotować do tej transformacji i tutaj widzimy eksperci ekonomiczni, ja mówię, jestem tylko aktywistą środowiskowym, więc ja się w tych tematach posiłkuję ekonomistami, którzy sami o tym mówią. I przy założeniu, że stopa ponownego użycia w tych zamkniętych systemach, w tych zamkniętych sektorach może dochodzić nawet do 15% albo 20% regeneracji, to obliczono, że w scenariuszu nawet tym drugim, czyli obecnym tempie rozwoju, może być utworzonych 74 tysiące nowych miejsc pracy w Polsce. Tak wygląda rozkład nowych miejsc pracy w Polsce. Widać, że najbardziej korzystne będą one dla regionu wschodniego, południowego i również w pewnym aspekcie dla północnego. W jakich sektorach najbardziej, w jakich rodzajach zatrudnienia, to mamy tutaj, widzimy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, ale również pracownicy przy prostych pracach. W przeciwieństwie do Niemiec i Włoch, w Polsce tym najbardziej obiecującym sektorem jest regeneracja. W Niemczech jest to serwisowanie, a we Włoszech jest to szeroko pojęta biogospodarka. A na koniec chciałem, aby Państwo również mogli sobie sami, jak wrócą do domu, sprawdzić, ile tak naprawdę... Ja się teraz schowam na chwilkę, bo podejdę do komputera, w którym pokażę Państwu narzędzie online, w którym sami Państwo będą mogli sprawdzić, ile w Państwa regionie to narzędzie zostało przygotowane, aby wykorzystywać się w Parlamencie Europejskim. I tutaj widzimy rozkład nowych miejsc pracy w recyklingu według różnych scenariuszy, według regeneracji, według napraw i pozostałych sektorów. Także zapraszam Państwa tutaj do obejrzenia tego miejsca na stronie samemu. No i w ten sposób mogą Państwo też niejako wracać do swoich wybranych europarlamentarzystów i mówić im, gdyż oni teraz właśnie głosują nad ambitnym programem gospodarki obiegu zamkniętym w Europie. Mogą Państwo do nich napisać, poprosić, powiedzieć, proszę Pana, Panie Boni, panie Grzyb i jakikolwiek, może do tych, na których Państwo sami głosowali. Proszę głosować w ten sposób na bardzo ambitną... Proszę zapewnić, aby circular economy w Polsce i w Europie było bardzo ambitne, dlatego że to nam najwięcej miejsc pracy przysporzy, a tych miejsc pracy potrzebujemy. I właściwie to tyle, co chciałem powiedzieć na koniec. Tak? To wszystko. I chętnie usiądę do debaty i porozmawiamy jeszcze, odpowiem na Państwa pytania, jak będę mógł oczywiście. Dziękuję.